Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Na początku chciałabym Wam podziękować za wszystkie reakcje i komentarze pod ostatnim filmem. Bardzo się cieszymy, że Wam się on spodobał, ponieważ temat małych domków i w ogóle temat takich alternatywnych sposobów na mieszkanie bardzo nas interesuje, także ja się niezmiernie cieszę, że i Was zainteresował. Tym bardziej, że dzisiaj kontynuujemy go i dzisiaj zabieramy Was w piękne miejsce, zabieramy Was w okolice Kazimierza Dolnego, na ziemię, która nazywa się Pod Dobrym Niebem. Na tej ziemi, oprócz domków, znajdują się jurty. A jurty to jest temat, który zainteresował nas już kilka lat temu, bo pierwszy raz spotkaliśmy się z nim bodajże w Peniscoli, czyli mniej więcej pół roku po wyruszeniu w naszą podróż. Spotkaliśmy tam wspinaczy, którzy opowiadali nam o innych ludziach, którzy mieszkali w takiej miejscówce, gdzie się właśnie wspinają, w jurcie. My po raz pierwszy wtedy usłyszeliśmy to słowo, więc sobie szybko wygooglowaliśmy, co ono oznacza. No i jurty to jest taki bardzo specyficzny rodzaj namiotu, który dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć. I my również, właśnie nagrywając ten film, po raz pierwszy je zobaczyliśmy i po raz pierwszy weszliśmy do takiej jurty. No i powiem Wam, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ale dlaczego? Więcej Wam o tym opowie właścicielka jurt, czyli Ula. Z Ulą rozmawialiśmy także o jej sposobie na życie, ponieważ ona zaprasza właśnie na tą swoją piękną ziemię gości, turystów, którzy przyjeżdżają odpocząć, pobyć w tamtym miejscu, naładować się pozytywną energią i razem z Ulą będziemy odkrywać właśnie uroki życia na wsi i uroki posiadania jurt. Zapraszam Was na odcinek. Mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Cześć Ula, cześć. Jestem bardzo szczęśliwa i dziękuję Ci za to, że znalazłaś dla nas chwilę czasu i że troszeczkę opowiesz nam o swoim miejscu na ziemi, pod dobrym niebem. Może na początek powiedz nam kilka słów o sobie. O, co ja sobie mogę powiedzieć? Znalazłam swoje miejsce na ziemi przede wszystkim. To jest miejsce, które wspiera mnie swoją energią, mnie i całą moją rodzinę. Obydwoje z mężem pochodzimy z miasta, pracowaliśmy na etacie, a od paru lat ja zrezygnowałam z etatu i tworzymy właśnie takie miejsce, które ma wspomagać ludzi w powrocie takim do siebie, do znalezienia spokoju, takiego relaksu, do wyciszenia się i po prostu do pobycia z samemu ze sobą albo z najbliższymi, bo nie mamy tutaj telewizora, nie mamy radia i po prostu ludzie tutaj przyjeżdżają po to, żeby pobyć ze sobą. Super, jest rzeczywiście ta dobra energia, my jesteśmy tutaj drugi dzień i to czuć tutaj właśnie no, ten spokój i piękną okolicę i ciszę, także wspaniałe miejsce. I powiedz nam, jak to się wszystko zaczęło, jak znaleźliście się tutaj, skąd pomysł na przyjmowanie gości? Początek był taki przykry do tej ścieżki, ale bardzo potrzebny, bo tak jak wspomniałam, obydwoje z mężem pracowaliśmy na etacie. Życie było takie dosyć intensywne. Wiadomo, mieliśmy jakieś marzenia, mieliśmy jakieś cele, ale ja na przykład w sobie zauważyłam, że w pewnym momencie zaczęłam się oddalać od swojej wartości. Moją wartością jest głównie moja rodzina i nasze zdrowie, nasze bycie ze sobą, a zauważyłam właśnie w pewnym momencie, że zaczyna nam brakować czasu na to bycie ze sobą, bo obowiązki zawodowe, angażowanie się w różne projekty i ja nie potrafiłam z tego wyskoczyć, nie potrafiłam znaleźć takiego balansu między jednym a drugim. Miałam wrażenie, że znajduję się na takiej rozpędzonej karuzeli, z której nie potrafię zaskoczyć. I zdarzyło się pewnego dnia, że udało nam się z mężem znaleźć chwilę na to, żeby zrealizować marzenie naszego życia, podróż do Rumunii. Znaleźliśmy opiekę do dzieci, pojechaliśmy we dwoje na motocyklu. Podróż była przepiękna, spotkaliśmy cudownych ludzi, zwiedzaliśmy piękne miejsca.
I zabrakło nam półtorej dnia do ukończenia tej podróży. Przydarzył się wypadek. Ja wróciłam niestety już nie na dwóch kółkach, tylko musiał po mnie przyjechać samochód. Po tym wypadku zostałam unieruchomiona niemalże na pół roku, czyli taki czas dla mnie niewyobrażalny, bo dla mnie godzina bez czynności, takiej bez ruchu, to było coś takiego dawno nieznanego. A dostałam nagle pół roku na przemyślenie swojego życia. No i ja wtedy zrozumiałam, że po prostu nie mogę wrócić do tego, co było. No i w pewnym momencie znaleźliśmy to miejsce. To też była taka sytuacja, że mąż zabrał mnie na przejażdżkę. Chciał mi pokazać ładne miejsce. No i ja tak zobaczyłam właśnie tą okolicę, którą mi pokazał i powiedział: jejku, jak ja bym tu chciała mieszkać. Gdybyśmy nie pobudowali już naszego domu, to byśmy na pewno wszystko zrobili, żeby tutaj mieszkać. No i za parę miesięcy kupiliśmy działkę z takim widokiem, który właśnie chciałam. Życie do góry nogami praktycznie przewróciło się w naszej rodzinie. Wynieśliśmy się z takiego domu, który miał już nam służyć jako staruszką. Mieliśmy tam zostać już do końca życia, a trzeba było wszystko zaczynać od początku. Ale to miejsce naprawdę daje siły. Daje siły, daje spokój. Jest takim wzmocnieniem. Otoczenie naturą, te dźwięki, ta cisza, niebieskie niebo, zielone łąki, te zapachy, spotkania z sarnami, z zającami, to jest po prostu coś, do czego człowiek podświadomie tęskni. I w pewnym momencie stwierdziłam, że dlaczego się tym miejscem nie podzielić? To jest moje miejsce mocy. I to miejsce może służyć też innym. Chciałam Cię zapytać właśnie o te jurty. Skąd pomysł na jurty? Dlaczego one tutaj stoją? Ja tutaj chciałam postawić kopuły z gliny i ze słomy, ale ponieważ jesteśmy na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, są tutaj bardzo ścisłe warunki zabudowy. No i można stawiać kwadraty albo prostokąty, nie można stawiać budynków na okręgu i te kwadraty, prostokąty muszą mieć dach pod odpowiednim kątem nachylenia. Kopuła, wiadomo, że ani kątów nie ma, nie jest kwadratem, prostokątem i nie ma dachu. Więc nie mogłam tego postawić, ale szukałam rozwiązania, które mogłoby stworzyć taką namiastkę kopuły. A dlaczego kopuła? Kiedyś przeczytałam opracowanie takiego profesora z Akademii z Poznania, profesora Sergiela, w którym on udowadniał, że w budynkach, we wszelkich budowlach czy schronieniach o kształcie kopuły zupełnie inaczej energia krąży. Ta energia nie ma o co się załamywać, od czego odbijać. Ona po prostu krąży sobie swobodnie i dzięki temu oddziałowuje na organizm człowieka w taki sposób, że on się szybciej odstresowuje, szybciej się relaksuje, lepiej odpoczywa. No i nasi goście właśnie opowiadają, że dawno tak nie spali, że dawno się tak nie wyspali, albo spali krócej, a wstali wypoczęci. No i tutaj jeszcze dodatkowo w jurtach słychać oddźwięki, wszystko to, co się dzieje na zewnątrz, bo to w sumie takie dźwięki, jak i w namiocie. Czyli słychać ptaki, słychać żaby, słychać tą całą naturę otaczającą. Ponieważ nie można było tutaj postawić tych kopuł, zaczęłam szukać rozwiązań i trafiłam na firmę, która dostosowała jurty do naszych warunków klimatycznych. Bo są ocieplane, są ogrzewane, także czy to grudzień, czy styczeń, czy lipiec, to jest komfortowo. Tak. Super. I w związku z tym, że właśnie te jurty nie są na stałe związane z podłożem, to mogliśmy je postawić. I no, znalazło się rozwiązanie na kopułę.
Świetnie. Ja muszę też dodać, bo myślałam troszeczkę właśnie o tym, co mówiłaś, o tej energii krążącej. I ja też tu trochę czuję taką energię twórczą. I wczoraj sobie pomyślałam, że przecież też od na przestrzeni wielu tysięcy lat wszelkie spektakle, muzyczne koncerty, aule też są właśnie na okręgu, bo ten oczywiście dźwięk lepiej się niesie, ale no może też jest to jakaś taka właśnie twórcza energia, może jakiś nawet wręcz sprzyjać to katarzys. Nie wiem, tak sobie pomyślałam, lubię czasami no, tak wybiegać w takie rozkminy. Wykorzystujemy też tutaj właśnie na twórczość, bo mieliśmy tutaj też warsztaty właśnie z Vedic Artu, mieliśmy plenery fotograficzne, malarskie, także no i uczestnicy bardzo fajnie się tutaj czuli, także no mam nadzieję, że rzeczywiście sprzyja to takiej energii, tak. A jeszcze chciałam Cię troszeczkę podpytać o jurty, bo no my wiele razy gdzieś tam z nazewnictwem się spotkaliśmy. Pierwszy raz mamy jakby styczność, jesteśmy wewnątrz jurty. Opowiedz troszeczkę o materiałach, o wykonaniu. Jurta jest postawiona na takiej drewnianej platformie, podłoga jest ocieplana wełną drzewną, na podłodze położone są deski. Taka kratownica jest widoczna, no to też jest element drewniany, belki to też element drewniany. Ocieplana jest filcem, a na zewnątrz jest tkanina, z której robione są żagle, także ona jest, nie przepuszcza ani wiatru, ani deszczu. Także no, mówię, na każdą porę roku. Oryginalne jurty w sumie też na takiej samej zasadzie są budowane, że to też jest taka kratownica, też są ocieplane wojłokiem, czyli takiej gorszej jakości filcem, ale zewnętrzne pokrycie jest ze skór. No a w naszych warunkach klimatycznych te skóry by gniły. Na stronie Aloha Camp wyczytałam, że jesteś też zielarką, że jesteś bardzo blisko związana z naturą i chciałam troszeczkę podpytać Cię o ten aspekt. Czy Wasi goście to odczuwają? Czy to ma jakoś wpływ na prowadzenie Waszego biznesu? Czy odczuwają? No nie wiem, trzeba by było zapytać gości, ale zawsze staram się troszeczkę przemycić tej wiedzy zielarskiej. Zresztą sama z niej na bieżąco korzystam, ja i moja rodzina. Częstuję też moi gości moimi przetworami, bo robię swoje przetwory, robię jakieś konfitury, dżemy, syropy i zawsze tam jakieś smaczki dokładam, że to nie są na przykład oczywista konfitura z truskawek, tylko zawsze ma jakiś dodatek, czy tam dżem z rabarbaru zawsze jest z jakimś dodatkiem, to nie jest taki czysty smak owoców, tylko dodaję też zawsze jakieś zioła czy przyprawy. Jeżeli chodzi o gości, to lubię właśnie też, jak mogą popróbować jakichś nieoczywistych smaków. I na przykład podpowiem, jaką mogą sobie herbatkę zrobić z tych rosnących u mnie roślinek, czy na łące, czy w ogródku, bo też mam troszeczkę ziół w ogródku posadzonych, czy na przykład mogę poczęstować syropem z mniszka, który też sama robię, czy syropem z kwiatów czarnego bzu, czy herbatką, jakąś mieszanką herbatki, bo to jest też taki no, powrót do natury. To jest coś, co nam może też dać wolność od tych leków, od wizyt lekarskich. Ja na przykład to bardzo fajnie odczułam w czasie pandemii, kiedy był utrudniony ten dostęp do lekarza. A zdarzały się jakieś podziębienia, jakieś kaszle, jakieś katary i ja na przykład wiedziałam, co mogę w tym momencie użyć, żeby się dalej nie, że tak powiem, nie rozwinęło. I ja tą wiedzę na co dzień wykorzystuję w mojej rodzinie i wiem, ile mi dobra daje, no i jeżeli mogę, no to przekazuję tą wiedzę. Na razie nie robimy tutaj żadnych warsztatów, żadnych kursów, ale kto wie. Może w przyszłości. Tu jest oryginalny spichlerz zbożowy. To był taki spichlerz, gdzie przechowywano takie najbardziej wartościowe rzeczy. I tak dostosowaliśmy właśnie go do tego, żeby w przyszłości też można było tutaj zanocować. Z widokiem na Kazimierz, bo zrobiliśmy tutaj okno, bo to był budynek, który nie miał żadnych otworów, oprócz tych drzwi. Drzwi też takie no, bardzo oryginalne. Ociosane, podłoga z desek i chcemy zrobić właśnie w takim klimacie ludowym, wiejskim.
a za mną jest taki budynek, który jest złożony ze starych domów. Odzyskaliśmy bale, które można było wykorzystać, które były zdrowe i podarowaliśmy takie drugie życie. To są trzy domy złożone, z takie 80-100-letnie. I, no i tam w środku można właśnie albo sobie po prostu posiedzieć towarzysko, rozpalić ognisko, zorganizować warsztaty, czy przyjść zjeść posiłek, czy, no mówię, to jest kwestia wyobraźni, co można tutaj w środku porobić. A atmosfera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, bo ja to tak czasami mówię do męża, że tutaj po prostu w tym budynku są takie wspierające duchy starych domów. Ja bardzo lubię tutaj właśnie przyjść, posiedzieć, bo zawsze wtedy przychodzą dobre pomysły do głowy. Właśnie przygotowujemy tutaj, bo udało mi się znaleźć wanny żeliwne, które chciałam wykorzystać do kąpieli w takich naparach ziołowych pod gołym niebem, żeby właśnie położyć się z pięknym widokiem i odprężyć ciało właśnie w czasie tej kąpieli. To by były kąpiele albo właśnie w takich naparach ziołowych, albo połączonych jeszcze z solą, czy kąpiele magnezowe, bo magnez, jak wiadomo, dużo lepiej się wchłania przez skórę niż przez dojelitową, prawda? Także no, mam takie pomysły i chciałabym to zrealizować. Wanny już są, także mam nadzieję, że to już niedługo nastąpi. I robię jeszcze tak masaże. Robię masaż Abhyanga, to jest taki ajurwedyjski masaż całego ciała ciepłym olejem sezamowym. Przepiękny zapach, bo to tak jakby, nie wiem, nacierać się z sezamkami albo położyć się w otoczeniu chałwy. I jest taki bardzo relaksujący i cudownie wpływa na skórę, bo to skóra fajnie się nawilża, nabiera takiego złotego odcienia i bardzo fajnie pomaga udrożnić limfę, także no i przede wszystkim relaks, bo to nie jest masaż, który boli, tylko właśnie ma służyć takiemu relaksowi. Przyjmujecie też tutaj do siebie kampery. Tak, co prawda nie mamy tutaj pola dostosowanego pod kampery, ale z tego co słyszałam, to teraz kampery nie potrzebują jakichś takich specjalnych miejsc, potrzebują widoku, potrzebują dostępu do wody, a my i widok, i dostęp do wody mamy, także... To już tak powoli kończąc naszą rozmowę, chciałam jeszcze takie pytanie zadać na koniec. Czy jesteście tu szczęśliwi? Czy to, co robicie, daje wam teraz satysfakcję? Jesteśmy szczęśliwi, dlatego że ja wcześniej pracowałam w biurze, byłam księgową i wiadomo, no, tam niby jest kontakt z ludźmi, ale więcej tego kontaktu z papierami, z cyferkami. Człowiek jest zamknięty terminami. No i kontaktuję się głównie z pewną grupą tych samych osób. A ja bardzo lubię takie relacje z innymi ludźmi, kontakt z nowymi ludźmi, czy z powracającymi. I to jest dla mnie takie ważne i bardzo mi tego brakowało, a tutaj mam to na co dzień. Także to jest bardzo duży plus tej działalności. Nie ukrywam, że jest ciężko momentami, no bo tutaj mamy bardzo duży teren do ogarnięcia. Trzeba było się nauczyć nowej logistyki, trzeba się było nauczyć na nowo robić zakupy, ogarnąć po prostu życie na wsi. My oboje z mężem pochodzimy z blokowisk. Także no, dla nas to było zupełnie, zupełnie coś nowego. Trzeba było się nauczyć palić w kominku, trzeba było nauczyć się robić zakupy na dłużej niż na jeden dzień czy na jedno popołudnie. Tym bardziej, że nie tylko dla naszej rodziny, ale żeby tutaj też nakarmić gości, bo w jurtach szykujemy śniadania dla gości, bo nie ma możliwości, żeby tutaj przygotować posiłek. I goście w jurtach właśnie dostają
codziennie rano śniadanko. Wspaniale to słyszeć, to daje nam również taką olbrzymią dawkę inspiracji, nadziei, bo my powolutku zastanawiamy się właśnie co dalej, co zrobimy, kiedy zatrzymamy się po naszej podróży i rozmowa z tobą jakby napawa mnie taką nową energią, nowymi pomysłami i optymizmem. Także bardzo ci za nią dziękuję, za twój czas, za to, że mogliśmy się tu zatrzymać, że tworzysz takie wyjątkowe i piękne miejsce i się z nim dzielisz. No i ja dziękuję. Dziękuję, że nas odwiedziliście i że chcecie puścić to dalej w świat. Z przyjemnością. A gdybyście i wy nabrali ochotę, by zatrzymać się czy w jurcie, czy w domku, czy przyjechać tutaj własnym kamperem albo pod namiot, to możecie znaleźć to miejsce na stronie Aloha Camp pod nazwą Pod Dobrym Niebem. Zapraszamy.